Rodzina to gościnny dom, a czy jest ktoś, kto lepiej gości od dziadków? Dla większości to pytanie retoryczne i dlatego to właśnie im poświęcono spotkanie przy śląskim stole. Za mało się poświęca tym dziadkom, a oni właśnie integrują tą rodzinę. Oni właśnie scalają, oni dbają, oni o tych wnuków, o tych swoich dzieci, które są dorosłymi ludźmi, ale no my, bo ja też jestem dziadkiem i to sześciokrotnym, więc uważam, że za mało w metropolitalnych świętach rodziny, za mało się poświęca roli tych dziadków, więc my to chcemy naprawić. Na przestrzeni ostatnich lat uczestników Śląskiego Stołu łączyły tematy ponadczasowe, niezwykle istotne dla śląskiego regionu i kondycji współczesnej rodziny. Trzeba powiedzieć tak bardzo otwarcie, że dzisiaj rodzina przeżywa trudne chwile, ale nie ma instytucji społecznej równie ważnej jak rodzina, bo takie są społeczeństwa, jakie są rodziny, bo tu kształtują się i młode pokolenia, i starsze, i jeszcze najstarsze i tworzą jakąś taką wspólnotę, która promieniuje dobrocią, miłością, życzliwością. Wszystko, co człowiek w życiu, kim jest, co reprezentuje, to się bierze z domu, prawda? W zależności od tego, jaki ten dom był, to albo człowiek wchodzi w dorosłe życie z pewnym bagażem, który dla jednych jest uciążliwy, a dla drugich jest po prostu źródłem energii, źródłem wszystkiego, co najlepsze. Dla mnie właśnie tak było, bo ja się wychowywałam w trzypokoleniowej rodzinie. Mogę powiedzieć, że mimo że zostałam wcześniej osierocona, bo miałam 12 lat, jak ojciec zmarł, to wszystko, czego doznałam, to z tego domu dziadków. Inicjatywa, której przewodniczy Zabrzeński, koło Związku Górnośląskiego, na stałe wpisała się już w program metropolitalnego Święta Rodziny, które w tym roku odbywa się już po raz ósmy.